Zapadł wyrok w procesie Borysa Budki z powództwa posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej. Decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej nie naruszył jej dóbr osobistych i tym samym nie będzie musiał wypłacać odszkodowania ani prostować publikacji. W niniejszej sprawie pani Powódka zarzuciła pozwanemu, i tu właśnie istotne znaczenie posiada sformułowanie żądania zawarte w pozwie, a to zarzuciła, że pozwany fałszywie oskarżył ją o odmówienie pomocy osobom chorym na nowotwory i przyczynienie się do śmierci osób zmagających się z tą chorobą oraz dramatu rodzin osób chorych i zmarłych w wyniku chorób nowotworowych, a oskarżeniem tym pozwany naruszył dobra osobiste Powódki, takie jak wskazane właśnie przez stronę powodową, dobre imię, cześć, godność. Sprawa swój początek ma w lutym 2020 roku, kiedy to podczas sejmowych obrad posłanka Lichocka wykonała słynny już gest pod okiem środkowym palcem. Ten zdawał się być odpowiedzią na sprzeciw Sejmu wobec uchwały senackiej, która odrzucała nowelizację przyznającą rządowym mediom blisko 2 miliardy złotych. Senat wówczas domagał się przekazania takiej kwoty na leczenie onkologiczne. Posłanka PiS zarzucała Borysowi Budce zniesławienie, bo jej zdaniem sugerował publicznie, że obojętny jest jej los pacjentów onkologicznych. Pani poseł nie tylko żądała przeprosin na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita, ale również żądała zapłaty 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych na rzecz na swoje cele, jak również na cel społeczny, drugie 10 tysięcy złotych, czyli łączna kwota żądania pieniężnego to 20 tysięcy złotych. Spodziewam się apelacji, ponieważ ten wyrok jest korzystny w 100% dla nas, zatem druga strona z pewnością wystąpi o sporządzenie pisemnego uzasadnienia dzisiejszego wyroku oraz będzie wywiedzona apelacja. Pełnomocnik szefa Koalicji Obywatelskiej nie pomylił się, ponieważ kilka minut po ogłoszeniu wyroku Joanna Lichocka opublikowała na Twitterze krótkie oświadczenie. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że zasady demokracji pozwalają politykom na więcej niż zwykłym ludziom. Uznał, że pan Budka nic nie znaczył i nie miał nic do powiedzenia jako szef partii. No i uwierzył we wszystko panu Budce. Będę się odwoływać, pisze Joanna Lichocka. Według pełnomocnika Borysa Budki przy dzisiejszych terminach rozstrzygania sprawa apelacyjna mogłaby się odbyć nie wcześniej niż za 2 lata. Na ogłoszeniu wyroku nie stawiła się osobiście żadna ze stron, a koszty procesu musi pokryć posłanka Lichocka. Akcja Oszczędzanie w miastach zaczęła się pod koniec zeszłego roku. Gminy zaczęły wprowadzać swoje rozwiązania jeszcze zanim zapowiedział to premier. Zaczynamy także od siebie, jak najszybciej. Administracja publiczna, ale także administracja samorządowa. Każda instytucja będzie musiała ograniczyć konsumpcję energii. Samorządy zostały zobowiązane do obniżenia o 10% zużycia prądu. W różnych miastach różne było podejście do tych rządowych wytycznych. Między innymi było weryfikowane to, jak wygląda to oświetlenie w częściach wspólnych, tam gdzie to możliwe, aby było bezpiecznie dla pracowników, na przykład w korytarzach wyłączana była energia elektryczna. Teraz miasta muszą wykazać, że faktycznie zmniejszyły zużycie. Nie jest to takie proste. To wszystko jest czasochłonne, bo musimy przedstawić to, jak wyglądało zużycie tej energii elektrycznej w roku 2018 i w roku 2019. Takie statystyki dotychczas nie zawsze były prowadzone, w związku z czym trzeba było to na nowo policzyć i porównać to z grudniem roku 2022. To dla samorządów ostatni moment, żeby złożyć formularz do Urzędu Regulacji Energetyki, w którym pokażą swoje oszczędności. Jednak nie wszystko jest jednoznaczne. Trochę zachodów przy tym wszystkim jest. Problemy interpretacyjne. My stoimy na stanowisku, że oświetlenie uliczne wchodzi w to. Są takie wytyczne, które mówią, że nie. Na razie niewiele, bo 1000 gmin w całej Polsce przekazało URE swoje sprawozdania. Urząd przyznaje, że samorządy mają sporo wątpliwości. Cząstka, można powiedzieć, promil sprawozdań, na które czekamy. Nie analizowaliśmy jeszcze, nie wiemy, natomiast wiemy już jakby z telefonów, z zapytań, że rzeczywiście poszczególne jednostki w bardzo różny sposób jakby i interpretowały i w różny sposób dokonywały oszczędności. Tryb oszczędnościowy w miastach nadal będzie obowiązywał, bo w przyszłym roku gminy będą musiały złożyć kolejne sprawozdanie, ale tym razem za cały bieżący rok i ponownie zużycie musi być o 10% mniejsze, a z tym może być już większy problem.
Padający śnieg, oblodzone drogi i sporo kolizji, a także wypadków. Trudne warunki drogowe we wtorek rano w województwie śląskim. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 w kierunku Krakowa. Dzisiaj około godziny 7.30 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na DK94. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący pojazdem Renault wjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w pojazd ciężarowy. Na miejscu trwały czynności procesowe z udziałem policjantów. Postępowanie, które będzie prowadzone w tej sprawie, wyjaśni wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Około 40-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Do kolizji doszło również na ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w Mercedesa, a w wyniku uderzenia Mercedes zderzył się jeszcze z osobową Toyotą i autobusem. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Od rana w całym województwie policja odnotowała ponad 60 kolizji i wypadków. Niestety wróciła zima, część kierowców pośpiesznie zmieniła już też opony na letnie, dlatego apelujemy przede wszystkim o dostosowanie prędkości do tych warunków panujących na drodze, zachowanie tego bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, no i stałą koncentrację. Z trudnymi warunkami na drogach kierowcy mogą się spotkać jeszcze jutro. Od czwartku powinno przyjść chwilowe ocieplenie. Nagranie opublikowane przez Świętochłowicką Straż Miejską budzi kontrowersje wśród mieszkańców miasta. To jeden z wielu przykładów nagannych zachowań, które uchwyciły fotopułapki zamontowane przez straż. Podobne filmy publikowane są regularnie w sieci, co ma pokazać, że nie ma miejsca na bezkarne wyrzucanie śmieci byle gdzie. Wbrew takim powszechnym opiniom, czy straż, czy miasto nie robi nic z osobami, które popełniają tego typu wykroczenia, postanowiliśmy zastosować właśnie fotopułapki i publikować tego typu filmy na naszych stronach, na forach. Jeżeli chodzi o kary i te przypadki, które żeśmy zaprezentowali, to tam, gdzie ustaliliśmy sprawców bezpośrednio i ci sprawcy przyznali się do popełnienia wykroczeń, zastosowaliśmy mandaty bez taryfy ulgowej, czyli najwyższe, jakie my możemy wystawiać jako Straż Miejska, 500 zł w tych przypadkach. Straż przestrzega, że bywają przypadki, w których na mandacie się nie kończy, a sprawy mają swój finał w sądzie. Publikowane filmy nie mają na celu piętnowania osób bezpośrednio, a wyłącznie zachowań, które ostatecznie kosztują wszystkich mieszkańców. Usuwanie nielegalnych wysypisk z miejskiej przestrzeni sporo kosztuje, a przeznacza się na to środki publiczne. Obserwujemy też bardzo niepokojący trend dotyczący tego, że są miejsca, w których kiedykolwiek tylko jest posprzątane za dzień, dwa, kolejnych parę dni, znowu mamy to samo, czyli znowu mamy kogoś, kto te śmieci wyrzucił. W związku z tym planujemy też w tej chwili szeroko zakrojoną akcję ogólnomiejską. Akcja będzie się nazywała Samo się nie robi, to znaczy samo się nie brudzi, samo się nie dewastuje, ale też samo się nie naprawia i samo się nie sprząta, ponieważ każdy taki akt, czy wandalizmu, czy śmiecenia pociąga za sobą określone konsekwencje. To są konsekwencje organizacyjne, ale też finansowe. Jednocześnie władze miasta przypominają, że w Świętochłowicach działają aż dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, gdzie każdy mieszkaniec może nieodpłatnie przywieźć wielkogabarytowe śmieci. Limity, które są w chwili obecnej, to tylko na wielkogabaryty poremontowe oraz na opony. Rzędu 300 kg odpad wielkogabarytowy, 500 kg odpad rozbiórkowo budowlany i 8 sztuk opon w skali roku. Jednocześnie Straż Miejska przypomina, że filmy z fotopułapek publikowane są ku przestrodze i mają uświadamiać konsekwencje takich zachowań. Mieszkańcy osiedla Kalinowa w Sosnowcu protestują i chcą, aby na czas remontu wiaduktu przy ulicy Wojska Polskiego urzędnicy przywrócili linie autobusowe nr 18 i T26. Ze względu na remont wiaduktu miasto od 29 marca wprowadza spore objazdy. To sprawia problem mieszkańcom, którzy na przykład pracują w Katowicach. Nie będę miała bezpośredniego żadnego połączenia do pracy. W chwili obecnej będę musiała jechać stąd linią zastępczą na Pawiak, na Pawiaku się przesiadać, żeby dojechać na Niwkę. Jest to dla mnie śmieszne, bo są to dwa przystanki autobusowe. Codziennie rano o godzinie 5.30 wychodzę do pracy, przemierzam przez ten wiadukt drogę w stronę na tramwaj, żeby dojechać po prostu do miejsca zbiórki przed pracą. I w chwili obecnej będę musiał wyjść wcześniej, żeby przejść drogą niwecką na przystanek, więc będzie mi to zajmowało około 20-30 minut więcej, no a droga jest niestety w stanie agonalnym, tak powiem, bo są dziury, tiry jeżdżą na bieżąco, jak widać zresztą też. Jest kładka, która też jest rozsypująca się, no
utrudnienie z każdej strony. Jest to spowodowane tym, że linie numer 18 i T26 nie będą obsługiwały przystanku tymczasowego Dańdówka. Urzędnicy twierdzą, że autobusy nie mogą tam jeździć, bo musiałyby nadłożyć sporą drogę i konieczne byłyby dodatkowe pojazdy. Po raz pierwszy osiedle Kalinowa w tych godzinach szczytowych, czyli 5, 6, 7 rano i potem po południu, będzie miało po 6 kursów w ciągu godziny z centrum naszego miasta, więc ta możliwość przesiadek zdecydowanie wzrośnie, nawet w porównaniu z tym, co mają w tej chwili. Natomiast tak, z logistycznego punktu widzenia będziemy mieli wszyscy problem. W naszej ocenie to najtrudniejsza inwestycja od strony logistycznej w historii naszego miasta. W zamian urząd wprowadza linię zastępczą Z26, choć zdaniem mieszkańców nie jest to dobre rozwiązanie. Jest tworzona dodatkowa linia Z26 od Kościoła Kalinowa do Urzędu Miasta, gdzie od Wata do Urzędu Miasta będzie się dublować. I uważam, to jest bez sensu, bo dostałem odpowiedź ZTM-u, że narzekają, że nie mają taboru, przewoźnicy nie mają kierowców, a są pieniądze na to, żeby puszczać drugą linię, która będzie się dublować. Mieszkańcy osiedla Kalinowa nie dają za wygraną i we wtorkowe popołudnie protestowali w pobliżu wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego. Goczałkowice na szczycie ogólnopolskiego rankingu. Po raz kolejny gmina została doceniona za aktywne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak wynika z rankingu Polskiego Alarmu Smogowego, w przeliczeniu na liczbę domów jednorodzinnych mieszkańcy złożyli tu najwięcej wniosków w programie Czyste Powietrze. Możemy się cieszyć tymi rankingami, gdzie gminy z województwa są wysoko, ale to się też przekłada na nasze rankingi tych zanieczyszczeń powietrza, bo widzimy, że w tych miejscowościach, w których poważnie podchodzi się do walki ze smogiem. Spadają stężenia, liczba dni smogowych w roku spada. Potwierdza to gmina, które jako uzdrowisko tym bardziej zależy na jak najlepszej jakości powietrza. Odczuwa się tą poprawę, aczkolwiek trzeba też mieć świadomość tego, że powiem nieładnie, wystarczy gdzieś jeden budynek, jeden tak zwany truciciel i to już wpływa na i na wyniki pomiarów, i na odczuwanie jakości powietrza w otoczeniu. Coraz więcej mieszkańców jest świadomych tego, że piece trzeba wymieniać. Motywuje ich też wysokość dofinansowania. Połączenie dwóch programów, programu Czyste Powietrze, jak i gminnego programu PONE. Okazało się to w zeszłym roku takim sukcesem, że niektórzy z naszych mieszkańców mogli skorzystać nawet ze 100% dofinansowania do wymiany kotła. W samych Goczałkowicach nadal do wymiany jest około 400 przestarzałych pieców. W innych gminach też jest nadal dużo pracy. Mimo to województwo śląskie znalazło się najwyżej w zestawieniu najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze w Polsce. W tej pierwszej setce rankingu także dużo gmin z tych rejonów, które są uznawane za te najbardziej zanieczyszczone, co cieszy, bo to świadczy o tym, że mieszkańcy starają się zmienić to oblicze tych swoich gmin, starają się poprawić tą jakość powietrza i miejmy nadzieję, jest duża szansa na to, że te gminy przestaną wreszcie w tych wskaźnikach zanieczyszczenia świecić, że tak powiem w cudzysłowie, na czerwono. Choć ten sezon grzewczy w regionie można uznać za niezły pod względem jakości powietrza w porównaniu do poprzednich lat, to nadal pozostało jeszcze wiele do zrobienia, tak żeby nazwa programu Czyste Powietrze stała się faktem.